Jeśli chodzi o smartfony, to średniaki i niskobudżetowcy są ciekawą kategorią produktów, bo o ile ludzie kupują flagowce z reguły od tych znanych marek Sony, Samsung, HTC, Apple, rzadziej OnePlus czy Xiaomi, o tyle w przypadku budżetowych słuchawek wybór jest o wiele większy i dużo bardziej skomplikowany. W moim przypadku wybór sprzętu do grania, oglądania filmów, słuchania muzyki, ogarniania social mediów i, o zgrozo, dzwonienia, zawężyła dość mocno lista dostępnych słuchawek w abonamencie u operatora. Po kilkudziesięciu minutach porównywania zdecydowałem się na smartfon ZTE, model A452, głównie z uwagi na sporą baterię, 4000 mAh. Czy opłacało się? Cześć, tu Midlodweiser, od recenzja telefonu ZTE Blade A452. Po wyjęciu świeżutkiego telefonu prosto z pudełka, obok jednostki centralnej ukazała się także ładowarka. Pozbawiona jakichkolwiek quick charge'ów i innych bajerów, ale come on, to przecież średnia półka, nie należy spodziewać się niczego niezwykłego. I tego też się nie spodziewałem w kwestii dołączonych słuchawek, ba, w ogóle się ich tu nie spodziewałem. A tu się okazało, że są i dają zaskakująco dobry dźwięk. Jedyny problem, jaki mam z tymi słuchawkami, to to, że łatwo się gubi gumki, przez co ja tutaj mam czarną. Nawet mi teraz wypadła, natomiast oryginalnie w opakowaniu są dołączone białe i dwie, a nie tylko jedna, jaką ja tutaj mam. Dźwięk, który ten telefon daje raczej tylko na takich pełkach, bo nie jest to urządzenie dla melomanów i mocą dorównuje silnikowi Opla sprowadzanego zza naszej zachodniej granicy. I to nawet pomimo, iż Niemiec płakał jak sprzedawał, nie sprzedał nam na tyle mocy, aby zasilić jakieś większe nauszniki i po podłączeniu moich Philipsów SHP2000 i daniu głośności na maksa, dało się tego komfortowo słuchać jedynie w zaciszu domowym, bo w głośniejszych miejscach było ledwo co słychać. Słychać za to będzie nas całkiem dobrze z wbudowanego mikrofonu do rozmów. Jestem przyzwoity, przez telefon się dogadasz, ale nic ponadto. Ale jednak trudno byłoby się dogadać z samym mikrofonem. Głośnik do rozmów zamieszczony na górze jest całkiem głośny i w miarę wyraźny. Obok niego znajduje się 2-megapikselowa kamerka przednia, której zdjęcia wyglądają tak. Nie potniecie może sobie na piksela głowy, ale już do snapów kamerka w miarę się nada. Tylny aparat również się nada i to może nawet do czegoś więcej, bo tu już mamy do czynienia z 8-megapikselowym sensorem doświetlanym jedną diodą. I o ile w dzień da się nawet coś z tego wykrzesać, zwłaszcza jak przykleje się fotkę masło instagramowych filtrów, o tyle w nocy w tej półce cenowej nie ma co liczyć na dobre efekty, których nie uratuje dość słaba lampa. Natomiast tak wyglądają filmy razem z dźwiękiem, który jest w tych filmach przez wbudowany mikrofon. Natomiast tak wychodzą filmy w gorszych warunkach odświetleniowych, tutaj już nie jest zbytnio dobrze. Na tylnej klapce mamy jeszcze logo producenta i głośnik, który ustawiony na fulla gra tak. Ale żebyście mieli jakiś punkt odniesienia, tak gra Huawei P8 Lite. Czyli ogólnie nie jest źle, chociaż Huawei raczej dobrych głośników nie ma. Klapkę tylną można zdjąć, a pod nią ukazuje się wspomniana bateria 4000 mAh, która niestety jest niewymienna. Natomiast tym, jak sobie radzi, zajmiemy się później. Jest tu jeszcze slot na dwie karty SIM, gdyż tak, jest to dual SIM-owiec oraz kartę microSD do 32 GB. Wracając jeszcze do przodu, mamy tu czujniki zbliżeniowe i światła, przy czym pierwszy nie zawsze działa dobrze. Kilka razy zdarzyło mi się rozłączyć z kimś policzkiem. No i się rozłączyła. A drugi działa całkiem okej, tylko czasem mnie wkurzało, jak grałem w High Climb Racing i zasłaniałem sobie czujnik światła, bo telefon nie tylko się ściemnia, ale i przez moment traci na wydajności, co przy takiej zręcznościówce boli dość mocno. Na dole obudowy mamy jeszcze 3 przyciski dotykowe, Home, Wstecz i Menu, przy czym kolejność tych dwóch ostatnich możemy sobie zmienić w opcji. Prawie bym jeszcze zapomniał o podciemieniu jacku góry, przyciskach głośności i odblokowania telefonu po prawej, które działają całkiem dobrze i mają wyczuwalny skok, oraz podcie micro USB na dole. Natomiast teraz mogę wreszcie przejść do bebechów tego cuda. 5-calowy ekran IPS 720p ma całkiem dobre kąty widzenia, sporą jasność, nie ma problemu odczytać czegoś w mocnym słońcu, duże spektrum jasności, bo między najniższym a najwyższym podświetleniem jest spora różnica, niezły kontrast, fajne kolorki i ogólnie jest to taki standardowy, dobry IPS, bez żadnych dodatkowych technologii i wydziwiaczy. Jeśli komuś wydaje się, że HD to mało, to niech nie nosi tak mocno okularów. Na ekranie rzadko kiedy da się zauważyć piksele, trzeba się napatrzeć, żeby postrzępione krawędzie zobaczyć. I mimo iż całkiem oczywiście nie jest to smartfon do VR-u, nawet żyroskopu nie ma, to jeśli nie macie w zwyczaju wkładać głowę w ekran bądź ekranu na głowę, to powinien on was zadowolić. Zadowoli on również fanów niejakich wielkich telefonów,
bo 5-calowy jest to taki optymalny rozmiar, który dobrze leży w dłoni i spokojnie można sięgnąć jedną ręką na drugi koniec ekranu. Chociaż nie radziłbym tego Wam robić w jakichś bardzo niebezpiecznych sytuacjach, bo plecki telefonu są plastikowe i o ile mi się to jeszcze nie zdarzyło, to może on po chwili nieuwagi wypaść, a wiadomo jak się to skończy. Skończyć może się również dość szybko pamięć wbudowana, bo jest tu 8 GB, z czego zaledwie 4 mamy do dyspozycji dla siebie. Mi po zainstalowaniu kilkunastu aplikacji i dwóch prostych gier zaczęło brakować miejsca i nawet aktualizacja, która wprowadziła możliwość przenoszenia części danych aplikacji na kartę SD, nie za wiele to pomogła, bo wciąż miejsce szybko znikało. Zniknąć Wam może szybko również miejsce w RAMie, którego mamy tu zaledwie 1 GB. Facebook, Messenger, Instagram i Snapchat bardzo szybko zjedzą Wam tę niezbyt imponującą ilość pamięci operacyjnej. Niezbyt imponujące są również parametry procka. Mamy tutaj 4-rdzeniowego Mediateka MT6735, czyli budżetowca z również nie robiącym wrażenia taktowaniem 1 GHz i układem graficznym Mali T720. Układ ten w większości apek social mediowych działa nie tak źle, nawet w High Clamp Racing gra się całkiem przyjemnie, ale już taki Snapchat to zamula na tym telefonie jak moje nogi w Dunajcu na wakacje. Zwykłego snapa da się jeszcze zrobić, z podpisem czy wideosnapem będzie już trudniej, ale jeśli możecie zrobić sobie na tym telefonie pieskie selfie, to zapomnijcie o tym. No chyba, że macie cały dzień, to wtedy może Wam się uda. Za to internet działa całkiem spoko, bo mamy tu moduł LTE, który o ile mamy zasięg, daje całkiem dobre efekty. Ale jakie konkretnie? Jak widzieliście, prędkości tu nie są zatrważające, ale nie jesteśmy w miejscu, w którym moglibyśmy takie osiągnąć, więc zobaczmy jak to się ma w mieście. No tutaj już internet jest w miarę szybki, ale wciąż nie są to jakoś zatrważające prędkości. Zatrważające jest za to wspomniana na początku bateria, 4000 mAh. I o ile podobno ci ją do zwykłych smartfonów to robi rzeczywiście niezłe wrażenie, o tyle większość słuchawek z dużymi bateriami ma większe... no, baterie. Przynajmniej w teorii. W praktyce ZTE przy średnim użytkowaniu rozładuje się dopiero po 2 dniach, natomiast gdy gdzieś jadę i używam telefonu dość sporo, do GPS-a, social mediów, kupowania biletów MPK czy kuponów do Maca, to z reguły bateria pod koniec dnia oscylowała w granicach 15-20%. Ale zróbmy jeszcze jeden test. Pobrałem Pokémon Go, gra której miałem raczej nie instalować, bo mnie łapanie stworków zbytnio nie pasjonuje, ale słyszałem, że gierka ta mocno drenuje baterię. Dobra, to w tym momencie mam 46% baterii, ustawię minutnik na 16 minut, 16 było dodatkowa minuta, żeby się aplikacja włączyła i odpalamy Pokémony i zobaczymy ile w ciągu 15 minut zejdzie mi baterii. Sprawdzam i jest... Już Wam mówię, 38%. O takich oczywistościach jak to, że telefon ma Wi-Fi czy Bluetooth nawet nie warto wspominać. Chociaż moduł Wi-Fi mi dosyć zaimponował, bo łapał wiele sieci, które na innych telefonach były już z takiej odległości niewyłapywalne. Niestety żałuję, że nie ma tu NFC, bo to akurat by się mocno przydało. Warto jeszcze sprawdzić jak telefon radzi sobie z multimediami. O muzyce już mówiłem, o grę też zahaczyłem, ale nie wspomniałem nic o filmach. I to głównie dlatego, że pełnometrażowych filmów na smartfonie raczej nie oglądam, a z aplikacją YouTube'a mało które smartfon sobie nie poradzi. Na górze telefonu, co zupełnie przegapiłem, mamy jeszcze diodę powiadomień. I nie dziwne, że jej tu nie zauważyłem, bo jest ona bardzo mała i w zasadzie trudno zauważyć, że się w ogóle świeci. Jest to niepraktyczne i przez większość czasu w ogóle się nie pamięta, że ta dioda tam jest. I nie zapomniałem za to o tym, że mamy tu do czynienia z Androidem 5.1, bo z żadnym telefonem z tym systemem nie miałem nigdy wcześniej do czynienia. System ogólnie chodzi płynnie, jest ładny, chociaż niestety plus zawala go masą bloatwaru, którego można się w większości na szczęście łatwo pozbyć. Zainstalowałem również launcher Google Now ze sklepu Play, bo o ile różnica w porównaniu do standardowego interfejsu jest niewielka, o tyle mi jakoś bardziej Google Now podpasował. Poza tym nie ma się co rozwodzić na temat systemu, bo jest tu praktycznie czysty, poza bloatwarem, Android. No i to tyle jeśli chodzi o Blade'a A452. W tym materiale było sporo cyferek, które pewnie nie wszyscy z Was ogarniają, więc jakby to podsumować bez tych wszystkich nudnych danych, to ten telefon jest spoko. Jeśli zależy Wam na dużej baterii, nie jesteście jakoś bardzo wymagający i niemalże brak możliwości włączenia sobie filtru pieska na snapie Was nie zniechęca, możecie kupować. A przynajmniej jeśli bierzecie w abonamencie, bo zgaduję, że w podobnej cenie bez abonamentu, czyli około 550 zł, można znaleźć wiele, dużo lepszych słuchawek. Pokażę Wam jak tutaj nagrywam. Wygląda to w ten sposób. Tutaj jest. Jestem w łazience u góry. Tu jest jedna lampka. Tu jest druga lampka i w wannie mam telefon.